Cześć widzowie. Inżynierowie to siewcy życia we wszechświecie, co czyni ich w zasadzie bogami ras, które stworzyli, a więc w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego inżynierowie chcieli zniszczyć ludzkość. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Z tego co wiemy, przebudzony inżynier jest członkiem załogi statku śmierci, na którego pokładzie było na tyle czarnej mazi, aby zniszczyć całe życie na Ziemi, z czego inżynierowie używali czarnej mazi do tworzenia lub niszczenia życia. Inżynier wysłany do zniszczenia ludzkości zasnął około 2000 lat temu, kiedy ludzie byli w miarę prymitywną rasą, czyli w okresie, w którym na Ziemi panowało Imperium Rzymskie, ale kiedy się obudził, okazało się, że ludzka technologia bardzo się rozwinęła. Został on obudzony przez samych ludzi, po czym inżynier uważnie ich obserwuje i wysłuchuje pytań, dlaczego rzekomo nienawidzi ludzi, a po chwili ogląda brutalne morderstwo Szała, co najpewniej wprost mówi, że inżynierzy chcieli zniszczyć ludzi, ponieważ są dzicy, źli i skorumpowani. Inżynierzy, uważając, że ich dzieło uległo zepsuciu, a nawet ukradło ich technologię, zrozumieli, że ludzie stanowią poważne zagrożenie dla kosmosu, ponieważ mogłoby się okazać, że ludzie będą podbijać inne planety. Drugą przyczyną mogło być coś w rodzaju herezji ludzi, z racji, że kiedy inżynierowie piją czarną maść do tworzenia życia, wtedy stworzą się ludzie, a jeżeli wypiją to ludzie, wówczas powstają ksenomorfy i inne brutalne bestie, więc możliwość tworzenia takich stworzeń mogło ściągnąć na ludzi gniew inżynierów. Życie, które się tworzy, zależy od tego, kto pije czarną maź, a dokładniej biorąc pod uwagę, że wrodzone skłonności i psychika inżynierów jest czysta i nieagresywna, to powstaje życie zdolne do empatii, zaś gdy ludzie piją ciecz, ze względu na ich złą naturę i egoizm, powstaje stworzenie wyłącznie złe. To nasuwa nam ciekawą teorię, a mianowicie mówi się, że 2000 lat temu, kiedy inżynierowie chcieli zniszczyć ludzi, wtedy zabito Jezusa, który, jak mówi teoria, był inżynierem i próbował naprawić ludzkość, co częściowo mu się udało, ale reszta rasy inżynierów zobaczyło prawdziwą naturę ludzi. Co za tym idzie, inżynierowie zauważyli, że ludzie odziedziczyli po nich kompleks Boga, czyli skłonność do stania się stwórcą, w czego wyniku człowiek o imieniu David polubił tworzenie neomorfów, po czym na planecie inżynierów z niewolnika przemienił się w mistrza, co mówi nam, że inżynierowie, tworząc ludzi, zapoczątkowali również swoją zagładę. Inżynierowie mogli się również zdenerwować przez to, co zrobił David, ponieważ przecież stworzył on najgorszy gatunek kosmosu, czyli oczywiście ksenomorfy, które nie dość, że zagrażały dosłownie każdej cywilizacji, to jeszcze były gatunkiem inwazyjnym, przez co nie dało się ich praktycznie wytępić. To już się robi skomplikowane, ale być może inżynierzy chcieli również nie dopuścić do zapętlenia stworzenia, co przypomina węża Uroboros, który w nieskończoność pożera swój ogon, a mówiąc wprost, inżynierzy stworzyli ludzi, którzy ich wytępili, zaś ludzie stworzyli ksenomorfy i być może właśnie nie chcieli dopuścić do wyginięcia rasy zdolnej do empatii. Chyba ostatnią i najmniej prawdopodobną teorią jest to, że inżynierzy chcieli eksterminować ludzi, ponieważ ci zaczęli czcić predatorów, co wydaje mi się mało realne, z racji, że ludzie dosyć często przy spotkaniu z predatorami robili z nimi to samo, co z kosmitami robił kapitan Bomba. Podsumowując, według mnie inżynierzy chcieli zniszczyć ludzi, ponieważ ci zaczęli zagrażać innym rasom i samym inżynierom poprzez swoją naturę, z czego inżynierzy musieli zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie przez swoją inteligencję są najgorszym, co może spotkać kosmos i być może w przyszłości nawet sami predatorzy byliby pokonani. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i dlaczego według was inżynierowie chcieli zniszczenia ludzi. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!